ukazał się właśnie nowy numer czasopisma Aquavite, a w nim między innymi relacje z imprez, z festiwali, z festiwalu whisky w Jastrzębiej Górze, z ogólnopolskiego salonu win i alkoholi, czy z festiwalu alkoholi rzemieślniczych w Poznaniu. Piszemy o sztuce ogrzewania alembików, o whisky i ginach z Izraela, o ginach z Japonii, o tajemnicach beczek wykorzystywanych w destylarni Wolf and Oak. Mamy duży artykuł poświęcony trendom na rynku wódki. Analizę tego, jak w sposób przyspieszony, fizykochemiczny można przeprowadzić przyspieszone starzenie alkoholu. Czy piszemy o aromatyzowanych piołunem wódkach. Oczywiście, jak zwykle, wiele recenzji alkoholi, relacje z rozmaitych degustacji, o historii alkoholi, tym razem o kolejny odcinek Łukasza Czajki o destylarniach przedwojennych w Warszawie. No a przede wszystkim bohaterem tego numeru jest Armaniak, czyli starszy brat koniaku, trunek, który powstaje w Gaskonii, no i rozmowa z producentem Chateau de Laubade w tym numerze. Zapraszam, zachęcam do lektury.